Dzień dobry. Chciałbym porozmawiać o pana życiu, panie Żabczyński. Proszę coś o sobie opowiedzieć. Witam. Urodziłem się 24 lipca 1900 roku w Warszawie. Studiowałem prawo, ale wybrałem aktorstwo. Jak się zaczęła pana kariera w teatrze? Wszystko zaczęło się w Reducie. Potem grałem w Teatrze Polskim oraz Narodowym. Słyszałem, że brał pan udział w II wojnie światowej. Zgadza się. Walczyłem w kampanii wrześniowej, francuskiej i włoskiej. Podczas tej ostatniej kampanii zostałem ranny w bitwie o Monte Cassino. Czym zajmował się pan po wojnie? Po wojnie występowałem tylko w teatrze. Przestałem grać w filmach. Ostatnio pan nagrał kilka piosenek. Co pana skłoniło? Panie Żabczyński, dobrze się pan czuje? Lecz wiem, co zrobię, to śpiewam.